Cześć Diabły, tutaj Testri. Dzisiaj ze mną Jakub Simwak ruski czyli to player Devil Swan. Cześć Simwak! Cześć, cześć. Powiedz mi, jak ty przeżywasz ten ciężki e, okres, e, że trzeba siedzieć w domu? Czy przywykłeś do tego, bo jest powszechna opinia, że graczy tak naprawdę to e, nie dotyczy i tak naprawdę wiele się nie zmieniło, jeżeli chodzi o środowisko gamingowe, no bo wszyscy i tak siedzą w domu i grają przed, e, przed ekranem swojego monitora. No teraz na pewno mam więcej tego wolnego czasu. Zacząłem robić jakieś inne rzeczy, typu nagrywam TikToki, czy jakieś hot nagrałem. Ale no, jednak trochę brakuje tego wychodzenia z domu. Wiadomo, że większość czasu spędzałem tylko przy kąpie, ale jednak mimo wszystko chciałem na przykład gdzieś pojechać czy coś, a tak to muszę siedzieć. Mhm, mm ale. Spełniasz się jako influencer. No, widziałem ponad 400 lajków na Twitterze pod Hot16 Challenge. Do tego jeszcze niesamowite liczby, jeżeli chodzi o TikToka, twojego ostatniego, którego nagrałeś z życia profesjonalnego gracza. No, powiem ci, że no, okres rozkwitu chyba dla ciebie teraz. No tak, oczywiście. Fajnie, właśnie, że zacząłem robić też inne rzeczy, bo widzę też, że fajnie się to przyjęło. I może też będę robić tego więcej, ale też będę musiał w najbliższym czasie też się skupić więcej na grze, bo jednak zbliża się sezon i będę musiał powoli wrócić do tej formy. No właśnie, jak wygląda teraz twoja codzienność? Coś słyszałem, że dzisiaj o godzinie 16 jakieś Solo, queue, ale kiedy powrót do screamów i jakie plany na sezon zbliżający się? Wydaje mi się, że do scrimów wrócimy jakoś pod koniec maja, coś koło tego. Teraz tylko gramy solo queue, mamy taki challenge, że po prostu gramy duo po 6 gier dziennie i kto wbije najwyższą dywizję, czy tam kto wygra najwięcej gier, to ten wygrywa ten challenge. Mhm. A jakaś tak, nagroda to, to po... jest za ten challenge? Yy, no podobno jakaś jest, ale nic na mojni nie wiadomo. Ale tak to, no, to głównie staram się uczyć też trochę do matury no i grałem głównie. Dobra, wracając jeszcze do pandemii panującej wszech obecnie w Polsce, i na świecie. Powiedz mi, ja na przykład wychodziłem z domu ostatni raz 5 marca, a później jeszcze z domu wyszedłem trzykrotnie. Ile razy ty wychodziłeś z domu? O, nie licząc jakichś krótkich spacerów, to myślę, że za dwa razy wyszedłem chyba. Mhm. Coś koło tego. Mhm. A jak z zakupami? No, zakupów to nie muszę robić. Rodzice robią, więc chilluję w domu. Na garnuszku. Chilek. No ta. Dobrze, powiedz mi jeszcze tak wracając trochę do przeszłości, porozmawialiśmy już o tym, kiedy powrót do screamów, ale chciałbym, żebyś też tak na, na chłodno już po, po długim czasie ocenił też to top 3 z poprzedniego sezonu. Biorąc pod uwagę stricte założenia przed sezonem, biorąc pod uwagę również to, co mówili eksperci, jak Devil's One pójdzie w tym. Sezonie Ultraligi. Jak ty to oceniasz z perspektywy czasu? Wydaje mi się, że mimo wszystko jest to sukces, bo od początku zakładaliśmy, że ten wiosenny split to będzie jednak ten czas do rozwoju, a dopiero w tym letnim splicie będziemy chcieli powalczyć o U masters Trochę jest taki niedosyt, bo wydaje mi się, że. Bo gdybyśmy pod koniec już nie byli zmęczeni tym ciągłym graniem, to możliwe, żebyśmy dali radę wygrać więcej map na rok, ale po prostu już zmęczenie w nas uderzyło, ale mimo wszystko to był sukces. Mm -hmm. Czyli, czyli traktujesz to po prostu jako coś. No, powiem ci szczerze, że tak. Ja, ja byłem dumny. Ja byłem dumny, jestem dumny nadal, bo pamiętam te przedsezonowe predykcje niektórych ekspertów, którzy typowali Devil's One gdzieś tam w środku tabeli. A nawet niektórzy mówili o jakimś spadku bardziej, wyżej celowano. Nie wiem, chociażby na przykład w Diablo Chairs, które okazało się. No. No nie, 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 nie spełnić oczekiwań, to jest chyba naj, najłagodniejsze stwierdzenie, którego mogę w tym momencie użyć. A czy co robisz teraz w wolnym czasie? Czy oglądasz EU Masters? Oczywiście oglądam EU Masters, kibicuję Polakom, a w wolnym czasie no to głównie gram i się uczę. Mhm. Jak to z tą nauką wygląda teraz lekcje przez internet? No, ja już skończyłem praktycznie rok, no bo jestem w klasie maturalnej, więc pozostała mi tylko nauka do matury, więc po prostu rozwiązuję sobie jakieś tam arkusze i tyle w sumie. Mhm, mm liczysz sobie procenty? Jak to wygląda z tych arkuszy? No liczę, póki co nie jest za ciekawie, ale powoli do przodu. No pochwal się jakimś procencikiem tutaj. Nie, no wolę nie Wolisz, wolisz nie? nie. Ale z, z czym największa trudność? Y z matematyką chyba, najwięcej pracy muszę włożyć póki co. Mhm, mm mhm, mm mhm. No to podobnie jak u mnie, jak jeszcze wspominam swoją e, maturę. Dobrze, wracając do EU Masters, Agorok w półfinale z LDLC, jak myślisz, tutaj Polacy dadzą radę? No myślę, że mają dużo szans, bo byli w sumie w grupie z LDLC, też dobrze się na nich pokazywali, więc nie sądzę, żeby to był jakiś problem. Mhm. Ale no jak wiadomo, na EU Masters, no to każdy może wygrać z każdym, więc pewnie będzie ciekawy mecz. A Star Riders jeszcze czeka na zwycięzcę meczu Games Origin kontra Kick. Ten mecz w czwartek, czyli dzisiaj. Jak ty zapatrujesz się na to widowisko? Czy tutaj do półfinału Polacy wejdą, czy, czy jednak nie? I czy jest szansa na ten e, polski finał, o którym społeczność mówi już od tak długiego czasu? No oczywiście trzymam kciuki za KIK. Mam nadzieję, że będzie ten polski finał. Jednak wydaje mi się, że Gamers Origin w tym meczu jest faworytem, faworytem lecz mimo wszystko trzymam kciuki za kick. Mm -hmm. A polski finał? Procentowo szansę? Hmm, 30%. 30%. Tak myślę, że to i tak dużo. Mm -hmm. Dobrze, teraz cofnijmy się trochę do Twoich wspomnień. Jak myślisz najlepsze wspomnienie z Twojej dotychczasowej kariery? Myślę, że mimo wszystko wygrane Ultraligi, bo jednak ten cały klimat związany z tym wydarzeniem, to, że nie było Macy i tak naprawdę każdy dawał siebie 110%, to, to było wspaniałe. A jakbym miał coś wybrać poza Ultraligu, no to jednak Mistrzostwa Polski, bo tak naprawdę graliśmy takim składem wybranym z kolegów, praktycznie nie trenowaliśmy, w sumie to w ogóle, i sobie tak przychodziliśmy i graliśmy tylko dla zabawy, no ale mimo wszystko udało się zająć trzecie miejsce, więc było super. Też pojechaliśmy do Katowic. Fajnych ludzi spotkaliśmy, dużo fanów. No i na pewno to dobrze wspominam. Mhm. A powiedz mi, bo jesteś jednym z, no można powiedzieć, najbardziej doświadczonym zawodnikiem w tym momencie w rosterze, czy się mylę? Wydaje mi się, że... Bullet ma większe doświadczenie, a mhm. Perka ma podobne do mnie, myślę. Mhm, no, ale mimo wszystko, no, twoja kariera już jakiś czas trwa, mimo że jesteś mhm. młodym zawodnikiem. Powiedz mi, jak, gdzie znajdujesz motywację, żeby, żeby nadal, nadal grać? I czy mm, znasz takie pojęcie jak wypalenie, czy, czy raczej starasz się, nie wiem, nie myśleć o tym i nadal masz chęć do gry? Gdzie ta motywacja? Na pewno motywuje mnie myśl, że być może kiedyś zagram w lecu. To jest raczej coś, do czego dąży każdy gracz. Na pewno zdarzają się jakieś takie małe wypalenia, nie tylko u mnie, ale też u każdego w moim zespole. Ale staramy się z tym walczyć, staramy się jednak pracować systematycznie, jakoś nie, nie robić za dużo, żeby właśnie się nie wypalić. No i po prostu hmm, motywuje mnie też myśl, że. E Sport to nie jest praktycznie tylko granie, to jest wiele rzeczy związanych z tym, więc jeżeli może się nie uda w graniu, no to może się uda w czymś innym. Mm -hmm. Dobrze, a jeżeli chodzi o bootcampy, brakuje Ci ich trochę? Jak wygląda życie właśnie trenowania przez internet? Pamiętam, że na samym początku, kiedy Devilsi powstawali, kiedy była tutaj ta zmiana z EPC Team do Devils One, to chłopaki pełnoetatowo siedzieli w Sports Performance Center, prawda? Później, kiedy do gry wszedł ten młodszy skład, mam na myśli oczywiście tutaj Ciebie i i chłopaków, to wiele rzeczy z uwagi na naukę, z uwagi na szkołę dzieje się przez internet. Jak myślisz, kiedy będzie szansa, żeby wrócić do tych bootcampów, patrząc na to, co się dzieje za oknem? No mam nadzieję, że jak najszybciej. Mam nadzieję, że na wakacjach uda się na jakiś bootcamp pojechać, bo jednak bootcamp to jest coś, co pomaga drużynie się zgrać. Zawsze było tak, że jeszcze na początku tamtego sezonu, kiedy byliśmy na bootcampie, to mieliśmy te screamy. Ale ten czas wieczorem poświęcaliśmy na przykład na jakąś grę w, typ w kalambury, w awanturę mhm. o kasę, więc po prostu spędzaliśmy razem czas. No bo bootcamp to praktycznie to nie jest samogranie, trzeba też się żyć, tak jak drużyna, więc to jest coś fajnego i na pewno mi tego brakuje. Awantura o kasę brzmi jak podsumowanie polskiej sceny. No, no tak. <gry> Dobrze, powiedz mi jeszcze jedno. Czy zdawałeś sobie sprawę, że twój nick to połączenie grzechu i nasza niewiadoma po węgiersku? O sin to oczywiście grzech po angielsku, a miwak nasza niewiadoma w języku węgierskim. To, tego o miwaku nie wiedziałem akurat. Tak, ale sin yy, wybrałeś, że tak powiem, świadomie. Nie, to z generatora ników było akurat. Z generatora Mój ników. Tak. Ale to kliknąłeś tylko raz, czy po prostu czekałeś, aż ci się spodoba jakiś nick? To, to jest ciekawa historia, coś, coś powiedz więcej o tym. To, to było coś takiego, że grałem w taką grę Margonem, mhm. przeglądarkową. No i tam jest taki generator i tam są zakładki typu magowie, dwarfy i takie inne rzeczy, jakieś tam elfy. Mhm. No i ja wszedłem w zakładkę, zapomnieni magowie, i tam miałem do wyboru kilka a jak mi się spodobało najbardziej, no jego go wziąłem. Mhm. I tak zostało do tej pory. Jakie plany na najbliższe dni? No, granie solo queue, nauka do matury i może jakiś TikTok. Hmm. Czy możemy liczyć jeszcze na jakieś tutaj Hot Six Challenge jedno, czy, czy, czy to, co nagrałeś, już koniec? Zobaczyłem, jak dostanę jakąś nominację to czemu nie. Ja dostałem od Zeturala i powiem ci, że muszę, muszę też usiąść przed mikrofonem i jakąś szesnastkę sklecić. Ale za dzisiaj dziękuję ci za tą krótką, ale jakże treściwą rozmowę. Niemal że udało nam się zamknąć w 10 minutach. W takim razie, no co, aby ten powrót do rzeczywistości wyglądał bardzo dobrze, żeby wiodnie Odło się i Polakom był Masters, i Devils One w, nasz, w następnym sezonie, i żeby jak najszybciej można było zorganizować bootcamp i spotkać się w EPC. Tak jest. No jakieś jakiejś jakiegoś deala TikTokerskiego życzę, się, żebyś tutaj coś, coś mógł potańczyć, ponagrywać. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że tak będzie. Dobra, dziękuję bardzo. Silmiwak był dzisiaj moim gościem. Zobaczyliśmy, sprawdziliśmy, co tam u niego, co w tej smutnej rzeczywistości robi wesoły Silmiwak i chyba tego Wam wszystkim życzę, czyli tego, żebyście po prostu byli weseli w tym ciężkim czasie. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Dzięki. Hej.